Dziękuję bardzo za głos i chciałam też przywitać Państwa i powiedzieć, że bardzo cieszę się, że mogę brać udział w tej dyskusji w Lublinie dzisiaj. Ja na początek nie do końca zgodzę się w ogóle z tym, że na kongresie dominowała diagnoza, to znaczy mam wrażenie, że panele były bardziej konkretne, także jeśli chodzi o rekomendacje, między innymi panel, w którym ty niemalę brałeś udział, a ja byłam uczestnikiem, który słuchał, panel dotyczył właśnie polityki społecznej. I na tym panelu mówiono m.in. o tym, co wydaje mi się ważne, tak jak Michał powiedział, ja zajmuję się zabezpieczeniem społecznym, więc oczywiście zabezpieczenie społeczne w większości osób kojarzy się w dużej mierze z systemem emerytalnym, który w Polsce przeżywa teraz kryzys i będzie przeżywał jeszcze większy. Więc skrótowo, jeśli lewica już odejdzie do władzy, to jednym z najważniejszych rekomendacji, które bym polecała, to przede wszystkim uelastycznienie wieku emerytalnego, czyli nie może być tak, że wszyscy pracują do 67 roku życia, bo to jest zupełnie nie właściwe rozwiązanie. Drugą rzeczą oczywiście, która wzbudza olbrzymie kontrowersje, to jest również związane z systemem emerytalnym, czyli OFE. Tutaj radziłabym lewicy bardzo uważnie przyjrzeć się rzeczywiście temu, jak funkcjonuje system i proponowane rozwiązania, to jest możliwość wyboru między OFE a pierwszym filarem, byłaby również moim zdaniem bardzo socjaldemokratyczna, dlatego że wydaje mi się, że należy jednak dążyć do tej międzypokoleniowej solidarności, a nie odchodzić od niej. Solidarność jest przecież jedną z głównych wartości, na której opiera się socjaldemokracja. I rzecz, o której także mówiono wczoraj, chociaż nie tak szeroko, to jest problem przyszłości, jeśli chodzi o zabezpieczenie społeczne, czyli tak zwanych świadczeń długoterminowych. W tej chwili w Polsce praktycznie nie istnieje taka dziedzina w zabezpieczeniu społecznym i opiera się to całkowicie na nieformalnej opiece najczęściej kobiet, które opiekują się jednocześnie swoimi dziećmi i swoimi rodzicami. I ten system trzeba będzie na pewno z całą pewnością rozwijać. I wracając także do tego, o czym mówił Michał i o czym my wszyscy piszemy w tym rozdziale, to jest mówienie o tym, że zabezpieczenie społeczne jest inwestycją. Istnieje wiele bardzo pozytywnych przykładów z Europy Zachodniej między innymi, pokazujących po pierwsze, że to świadczenia długoterminowe są już w tej chwili tematem podejmowanym w Unii Europejskiej i dostrzegamy to, że starzejące się społeczeństwo będzie wymagało większych nakładów, ale też jeżeli dzisiaj te nakłady będą większe, w przyszłości wydatki będą mniejsze. Przykładem jest na przykład Wielka Brytania, w której wprowadzono takie specjalne zajęcia profilaktyczne i ćwiczenia dla osób starszych, i odkryto, że po 15 tygodniach ćwiczeń utrzymywania równowagi o 50% zmniejsza się ilość wypadków kończących się złamaniem kości biodrowej. I jak obliczymy to w sposób ekonomiczny, to okazuje się, że rehabilitacja takiej osoby kosztuje 20 tysięcy funtów. Czyli jeden funt zainwestowany w takie ćwiczenia zwraca się jako 2,85 funta, czyli takie bardzo konkretne, ekonomiczne rozwiązanie. Myślę, że nie będę bardzo dużo mówić, ale chcę pokazać tylko to, że rzeczywiście dzisiaj musimy już patrzeć na to, że społeczeństwo się starzeje, że być może nakłady na zabezpieczenie społeczne będą musiały wzrastać, więc im wcześniej się tym zajmiemy i im bardziej będziemy lepiej reformować ten system, tym większe mamy szanse na to, żeby rzeczywiście nasza starość była godna. Dziękuję.